Cześć, tu Krzysiek z Ostatniej Tawerny i zapraszam Was na opening i recenzję figurek z serii Star Wars Vintage Collection, Kapitan Enoch i Nocni Szturmowcy Admirała Throna. Zaczynamy! Ok, zacznijmy od obejrzenia pudełka, całkiem ładne. Tutaj prezentacja, jak wyglądają szturmowcy. Warto tylko pamiętać, że w takim zestawie są cztery figurki plus kilka akcesoriów. Będą to konkretnie te cztery postacie, trzech szturmowców i oczywiście dowódca kapitan Enoch. Tutaj bardzo fajnie narysowany logo serii. Tutaj jeszcze raz spojrzenie na cztery figurki, które otrzymujemy w zestawie. Ok, nie ma co odwlekać. Otwórzmy i zobaczmy, co tu mamy. Opakowania na razie się pozbądźmy stąd i przyjrzyjmy się. Na początek najlepiej dowódcy. Artykulacja we wszystkich tych figurkach jest zbliżona. W przypadku kapitana Enocha nieco jest ograniczona dla nóg ze względu na tutaj jego strój. Ale generalnie możemy bez problemu 360 głową, patrzy się w dół, trochę w górę. Może zrobić całkiem niezłego T-pose'a. Ramiona obracają się, stawy są dosyć sztywne, ale to akurat jest dobre, bo cel tych figurek jest ewidentnie jeden i jest jeden konkretny i do tego za chwilę przejdę. Staw w łokciu się całkiem nieźle zgina, kolano. Tak jak mówiłem, tutaj podnoszenie u niego nogi nieco wyżej jest problematyczne ze względu na strój. Ale powiedzmy sobie szczerze, raczej nie spodziewamy się, by dowódca wykonywał jakieś szalone akrobacje. Każda z tych figurek ma przydzielony jeden blaster. W przypadku Enocha wygląda on tak. Oczywiście można mu go włożyć także do ręki, nie musi być cały czas w kaburze. Wszyscy szturmowcy całkiem nieźle sobie radzą z trzymaniem broni. Nie wypada zbyt łatwo, jak zresztą widać. Ok, przyjrzyjmy się teraz szybko jednemu ze szturmowców, żeby określić różnicę. Tak jak wspominałem, zwykli szturmowcy mają inne blastery. To są takie bardziej charakterystyczne dla tych żołnierzy Imperium, w tym przypadku akurat upadłego Imperium. Artykulacja jest generalnie taka sama. Też zapomniałem wspomnieć o nadgarstkach. Nadgarstki też się ruszają. Stawy są dosyć sztywne, ale to do tego za chwilę przejdę. Trzeba się troszkę nagimnastykować z nogami, ale jak widać, można całkiem niezły zasięg uzyskać. Także jeżeli macie podstawki i chcecie uzyskać bardziej dynamiczne pozy, prezentując ich czy fotografując ich, no to jak najbardziej Wam się to uda. Teraz główny cel tych figurek. Tak jak wspomniałem, to są ewidentnie figurki kolekcjonerskie do oglądania, tudzież do fotografowania, potencjalnie do kręcenia filmików. Jestem przekonany, że
Co bardziej kreatywne osoby lubiące i potrafiące kręcić filmy poklatkowe na pewno będą miały z nimi całkiem niezły ubaw. Zestaw jest dość minimalistyczny, tak jak wspomniałem. Składa się z czterech figurek, każda figurka ma jeden blaster i to jest w zasadzie tyle. Nie jest to jednak specjalnie problemem. Pamiętajmy, jaki jest ich cel. Nie są one typowo figurkami do zabawy, poza tym ciężko u szeregowego szturmowca czy u postaci takiej jak kapitan Enok spodziewać się jakiejś niesamowitej liczby akcesoriów, typu, nie wiem, 14 blasterów i trzy wymienne hełmy. Swoją drogą, hełmów im się nie ściąga. Jeśli chodzi o stabilność, jest całkiem nieźle bez podstawek. Proszę, specjalnie się nie napracowałem i bardzo ładnie stoi. Ten zgubił blaster, ale to będziemy się tym przejmować później. Czy zgubił? Leży tutaj, ale nie trzyma go. No, stój. Dobra. Tak troszkę bokiem. I jak kwestie pozowania? Miałem okazję to już wcześniej wypróbować i jest całkiem sensownie. Inna kwestia to detale. Jak na figurki w tak małej skali, naprawdę detale są świetne. Przyjrzyjmy się najlepiej Enokowi, bo u niego jest tutaj tego najwięcej. Sam hełm i ta złota twarz, złota maska prezentuje się świetnie. Bardzo dużo szczegółów. Na pewno w przypadku figurek szturmowców jest o tyle łatwiej, że oni mają pełny pancerz, hełmy, także tutaj nie trzeba było skupić. Na pewno projektanci nie musieli skupiać się specjalnie na oczach, ale wciąż mnóstwo detali. Oczywiście to są szturmowcy. Oczywiście Enok i ci szturmowcy to debiutowali w serialu Gwiezdne Wojny Ahsoka. W sumie od tego powinienem zacząć. A tak się skupiłem na samych figurkach, że zapomniałem. Wygląda bardzo fajnie, nawet ich broń ma dużo detali. O, blaster Enoka też sobie obejrzyjmy jeszcze raz. Bardzo, bardzo dobrze wyglądający. I to jest w zasadzie tyle. Ten zestaw, tak jak wspomniałem, nie jest może jakiś super olbrzymi, ale idealnie nadaje się dla amatorów fotografii, dla kolekcjonerów, którzy chcą sobie zbudować armię i powiedzmy jakąś dioramę sobie skompletować z takich figurek. Moja ocena tego zestawu to będzie mocne 8 na 10. Byłaby wyższa, gdyby jedna rzecz, podstawki. Gdyby były podstawki, na pewno spokojnie 9, 9,5, może nawet 10 bym dał. Figurki są naprawdę fajne. Wyglądają bardzo dobrze, bardzo dużo detali. Świetnie się prezentują, można ich bardzo dobrze upozować, do zdjęć fantastycznie się nadają. Tak, jeżeli jesteście kolekcjonerami, którzy lubią fotografować swoje figurki, lubią kręcić filmiki z figurkami lub chcecie zmontować sobie taką armię do dioramy,
Zdecydowanie polecam zainteresować się tym oto zestawem z Vintage Collection. Dziękuję, że ze mną byliście i do następnej recenzji. Zaprezentowany w naszej recenzji zestaw figurek pochodzi od firmy Hasbro Pulse. Link do strony z produktem możecie znaleźć w opisie naszego materiału.